dobry bardzo. Ostatni dzień z Madrytu. Powoli wschodzi słońce, jest po 8, a ja słuchajcie, dzień dobry, lecę pod prysznic. Tu jest deszczownica, a ja kocham deszczownicę, więc zrobię sobie pielęgnację, umyję sobie głowę i później będę się powoli pakować, dlatego że no niestety wybija nasza godzina. Tu jest Krzysztof, któremu się nie chce ruszać. Łóżko bardzo wygodne, ale nie wiem, dlaczego mnie boli tak kręgosłup. Nie wiem, czy nie od tego plecaka, albo po prostu za miękkie. No a tu są nasze rzeczy, które oczywiście muszę spakować później. W każdym pokoju jest też steamer i bardzo się cieszę, dlatego że chcę sobie przeprasować koszulkę, która pod własnym ciężarem się nie wyprasowała, także lecę. Także ja robię sobie spokojny poranek i robię sobie kawę. Na pewno chcę z mlekiem. I co my tu mamy? Nie wiem, czerwona czy niebieska? Nie, czerwona pewnie będzie mocniejsza, więc ja sobie zrobię niebieską z ekspresu. Bardzo dużo osób zawsze chwali Nespresso. My kiedyś w jakimś hotelu już go mieliśmy, więc zaraz zobaczymy, jaka kawka wyjdzie. Może nie mleko, tylko kawę. Jeszcze śpię. Jestem względnie gotowa, lecimy na śniadanie. Madryt deszczowy. Tutaj są nasze rzeczy, które zaraz będziemy upychać i pakować, ale tak to zawsze wygląda, że znosimy to w jedno miejsce i później staramy się po prostu to upchnąć. W łazience zostało już dosłownie dwie czy trzy rzeczy nasze. Lecimy na śniadanie. Jesteś głodny? Tak. To dobrze, to zapraszam. Jesteśmy już na lotnisku, słuchajcie. Masz dłuższą rękę. Jesteśmy już na lotnisku, kupiliśmy prezent dla wujka, który się opiekował kocórką i idziemy na terminal nasz. Tu w ogóle bardzo daleko są te terminale rozłożone. Duże lotnisko. Tak, duże lotnisko i weź trzymaj, bo coś mi ręką dleje. I chciałam tylko się ciebie zapytać, jak twoje wrażenia co do Madrytu? Fajnie. Znaczy... Jak na wyprawę po mieście, podobało mi się, bo znaczy, brakowało zawsze jakiejś tej wody i tak dalej, ale fajnie. Fajny park, fajne budynki, nawet nie wiem, katedra ładna, gdzie ja katedr, nie oglądam to bardzo. Fajnie to wszystko skomunikowane, oprócz tego, że chodziliśmy wszędzie, no to metrem się przejechaliśmy i też ogarnęliśmy raz, dwa, mimo że tu linii tu jest, no bo jak w Londynie. Ktoś ogarnia metro w Warszawie, znaczy nie ogarnia, tylko chodzi na pamięć i wie, że można tak skomplikować, to takie metra w innych krajach to jest takie, mam wrażenie, okej, tu jest sens. No. A ja chciałam powiedzieć, że mi się Madryt, w sensie tu jest dużo ładnych budynków, i ten park był piękny. Ja wiem, że my w sumie niewiele widzieliśmy, tak? Nie widzieliśmy wszystkich budynków i całego Madrytu i rzeki, ale mnie jakoś, powiem wam szczerze, nie ujął. Myślę, że to przez to, że Toledo mnie w sobie rozkochało. Myślę, że gdybyśmy na początku zobaczyli Madryt, a dopiero później Toledo, to może, ale jakoś tak nie żal mi stąd wyjeżdżać. Ja mam takie coś, że okej, okay, czas do domu. No, mdleje, myślałeś, że żartuję? No, dobra. Dla was poświęcamy. Tak, stąd takie bitki. Mi tylko przeszkadzało Hiszpanów to, że mówią do ciebie po hiszpańsku, ty do nich po angielsku, więc oni do ciebie mówią dalej po hiszpańsku.
i tego nie mogę zrozumieć, mimo że wiemy, że na przykład potrafią po angielsku mówić, bo odpowiedzą nas po angielsku, a potem dalej po hiszpańsku. I... Może zapominają, a może chcą nas hiszpańskiego nauczyć, ja bardzo chętnie. No, kiedyś tak. No. Dobra, słuchajcie, lecimy na ten nasz terminal. Tyle było z naszego wyjazdu do Madrytu, w sumie widzieliście do Hiszpanii. Kiedyś samoobsługowy Starbucks? Właśnie tu są fajne te Starbucksy. Jest ich, słuchajcie, my na lotnisku... Akurat się zepsuło. Ja chyba z 4 już widziałam takie Starbucks. Oczywiście tu nie ma kubków. Ale to są takie, wiecie, jednorazowe, jak są w Polsce kosty na stacjach benzynowych. To tutaj są takie Starbucksy. Fajnie to wygląda. W sumie wygląda. To jest, jak z naszego doświadczenia, najlepsza opcja na kawę w Hiszpanii. No nie. Ja powiem wam, szczerze teraz wam powiem, że wczoraj już wieczorem nic nie nagraliśmy, bo wisiałam nad kiblem. Ta kuchnia jest dla... A jeszcze tylko powiem, że mojego żołądka nie da się zabić. Ale twój jest, wiesz, zaprawiony, bo ja... Ale po prostu dla mnie ta kuchnia jest za ciężka. Ja się cieszę, że wracam. Ja będę swoją owsiankę po stopach całować. Więc wyjazd można uznać za udany. Na razie dowód mamy, więc chyba się wyjdziemy. Wszystkie dowody mamy, dokumenty mamy, kontrolę przeszliśmy. Oczywiście tylko w Polsce potrafią się czepić do mojej kosmetyczki. Nigdzie indziej w świecie ani razu nikt się nie czepił. No ale Polska. Dobra, nieważne. Widzimy się chyba już na naszej ziemi polskiej. Chyba, że wiecie, mamy 3 godziny jeszcze do wylotu. No ja 3 godzin nie utrzymam tego. Mamy jeszcze 3 godziny do wylotu, więc zaraz zrobimy live'a na Instagramie. Ja chciałam zobaczyć twoją reakcję. Dobra, kończymy, widzimy się później. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Dobry bardzo, witam was serdecznie we vlogu po pracy. Zapraszam na nowy domowy film. Ja niedawno wróciłam z biura. Za mną trochę widzicie rozgardiasz, ale nie jest źle. Wczoraj wróciliśmy z Hiszpanii. Jedzie o 5 rano pobudka. I wyprawa do biura. Niedawno wróciłam. Będziemy rozpakowywać sobie kubki. Będziemy trochę ogarniać w mieszkaniu. Przyszedł mój nowy kalendarz. W sensie na nowy rok przyszedł mój kalendarz. Później chętnie go wam pokażę. Zrobimy sobie jakiś obiad. Słuchajcie, jeden minus naszego wyjazdu. Krzysiek niestety się rozchorował, poległ na starciu z klimatyzacją w hotelu, no niestety. Czasem tak bywa, także wiecie, co oznacza chory facet w domu, zaraz robię herbatkę, zdrowotny obiad i tak dalej, i tak dalej. Ja na szczęście czuję się dobrze, może już mnie biuro wcześniej zahartowało. Dzisiaj muszę zrobić milion prań, muszę zrobić paznokcie, bo moje mają już grubo ponad 2 tygodnie. No i wypadałoby zrobić nowe, już po prostu wiszą na włosku. Także mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiaj ze mną, może z nami czas. Pierwsze na liście do zrobienia, słuchajcie, jest wypranie moich wszystkich wiskorzowych rzeczy, które są brudne, i poskładanie prania, które mam, żeby uwolnić suszarkę, żeby wystawić te rzeczy na balkon, bo dzisiaj świeci piękne słońce, jest całkiem przyjemny dzień, więc najpierw piorę to, a później będę prać buty. Ja butów ręcznie nie piorę, no ale nadszedł niestety ten czas, także do roboty.
dobra, słuchajcie, pranie ręczne zrobione, wywieszone, chyba 3 czy 4 prania poskładane, pościel wrzucona do pralki. Nie pamiętam co jeszcze, zabieram się za robienie obiadu, już wam pokazuję co mam. Tutaj mam herbatę białą, właśnie tam z Clippersa, bardzo dobra jest. Tutaj mam jeszcze takie pieczarki, z których zamierzam coś wykorzystać. Mam śmietankę, połowę, 30% i kurczaka, więc będę robić makaron z pieczarkami i z kurczakiem i ze śmietanką, z parmezanem. Sorry, że mam tutaj taki rozgardiasz, ale chcę odkamienić czajnik. Zaraz chcę się napić tej herbaty i powiem wam, że wróciłam i jeszcze w sumie nie usiadłam, a teraz stwierdziłam, że najpierw zrobię obiad, a dopiero później zrobię sobie dużą kawę. A, no i właśnie, a propos, kubki ze Starbucksa. One, słuchajcie, w Hiszpanii kosztowały 14,90 euro. Już wam pokazuję, jakie ja mam. Pierwszy to taki, no, z Hiszpanii, o, będzie prościej. Z całego kraju tutaj mamy flamenco, tutaj mamy Alfonsa, jeśli dobrze kojarzę, 9 albo 7. Tutaj mamy palemki, piłkę, malowania, fajerwerki, już tam się chyba odbywają pokazy czy zawody w fajerwerkach, paella, no i oczywiście szynka serrano. No ale przywieźliśmy dwa kubki, dlatego że słuchajcie, stwierdziłam, że chcę też kubek z Madrytu, bo na 95% do Madrytu nie wrócę. Więc to jest jedyna szansa, żeby go kupić, bo zauważyłam, że w Hiszpanii, na przykład w Toledo były tylko kubki z Hiszpanii w Starbucksie, a w Madrycie były już z Hiszpanii i z Madrytu. Więc wydaje mi się, że na przykład w Barcelonie już nie kupiłabym Madrytu, więc to była jedyna szansa. Widzicie od razu mój odrost. I tutaj tak, to jest herb razem z piłką stadionu. Stadionu czy drużyny? Pozdrawiam Sylwka, bo mi tłumaczył. Tutaj mamy ten główny zamek czy bazylikę. Przepraszam was, ale już nie pamiętam dobrze. Tutaj mamy z Madrytu w tym parku. Pokazywałam wam dokładnie ten sam widok Alfonsa w takiej bramie. Churros oczywiście muszą być. I brama do miasta. To co to jest, nie mam pojęcia, może ktoś wie. Tak wyglądają. Przepraszam, powiem wam, że na necie ta zieleń była brzydsza. Ona tutaj jest trochę bardziej przygaszona, bo na necie to widziałam, że ona jest taka. No na szczęście nie, więc tak wyglądają. Ten z czerwonym wnętrzem, chyba na ten moment te czerwone wnętrze, z tych, które ja mam, podoba mi się najbardziej, zielony najmniej, ale trudno, to nic. Wrzucam do zmywarki, ja je wrzucam w ogóle, ja je myję w zmywarce bez problemu. Któraś z was pisała mi, że była w Starbucksie chyba w Pradze i że tam te kubki kosztują bardzo dużo. No słuchajcie, generalnie kubki w Starbucksie to nie jest tania impreza, natomiast ja wszystkie kubki, jakie miałam i mam ze Starbucksa, takie w sensie ceramiczne, dla mnie one są świetnej jakości. Mam też taki plastikowy, który no dopiero teraz się popsuł, ale ma 6 lat, taki, w którym piję normalnie wodę, plus kubek taki termiczny do kawy, który jest beznadziejny i go wam totalnie nie polecam, natomiast te ceramiczne moim zdaniem są spoko jakości, także te wstawiam do zmywarki i zaczynam robić obiad i tutaj pokażę wam upierda. Słuchajcie, jakbym miała psa. Sorry, ale tu jest tektura z kalendarza, bo ona musi psia pogryźć i ona mnie tak molestuje. Usiądę na kanapie, to za mną łazi i patrzcie, schowam się tutaj i ona już za mną idzie. Nie wiem, o co ci chodzi, Kituś. Jesteś upierdem, bo jak tylko siądę na kanapie, to na mnie krzyczysz. No tak nie może przecież być. Łaciata, o co tobie chodzi dzisiaj z matką? Fajna futryna. No, czas na pediksy u matki też. Pokazuję wam moje ulubione Adidasy, które wyglądają strasznie i będę, oczywiście tutaj mi się już porozwalało, ale będę dzisiaj czyścić te podeszwy i trochę przetrę górę, chociaż góra nie jest w najgorszym stanie, no ale te podeszwy to jest dramat. To jest Ewa Minge z e-obuwie, oczywiście w kolaboracji z Bułką. No i Konwersy, które są teoretycznie białe, ale no tutaj, jak widzimy, są w strasznym stanie.
więc idę, słuchajcie, idę to zrobić. Zabieram się do tego chyba kilka tygodni już i przez to w tych butach nie chodziłam, bo są takie brudne, że wstyd. Także szczoteczka, cif, proszek do prania, wszystko co chemiczne do roboty, a później nowe paznokcie. Jak się skórki odmoczą. No i dobra, słuchajcie, jakby co to wiem, że przy kaloryferze butów się nie suszy, on nie grzeje, więc luz. Tutaj całkiem spoko to się domyło, ale niezbyt, w sensie no, widać, że te buty są używane, ale dobra, jest. A po konwersach zawsze widać największą różnicę, ponieważ one wyglądają jak nowe. Denerwuje mnie tylko w tych skórzanych to, że one w każdych, bo nie wiem, która to jest moja para, się te dziurki od szlówek odbijają i zawsze tak wyglądają sznurówki. Je po prostu co jakiś czas trzeba wymieniać. Nigdy nie zdarzyło mi się tego domyć, a był już cif, wybielacz i nie wiadomo co, więc ja po prostu sobie daruję, niech przeschną. Także stawiam swoje konwersy i buty na wiosnę albo jeszcze jakąś ciepłą jesień w tropikach. Mam ogarnięte. I mam całkiem dobry czas. Teraz słuchajcie, idę robić kawę, bo padam na ryjek. Dobra kochani, zanim całkiem zajdzie światło, to mam wam coś do pokazania. Otóż jest to kalendarz pani swojego czasu. Ja w tamtym roku skusiłam się pierwszy raz na ten kalendarz i dla mnie to jest kalendarz idealny i kompletny. Jakiś czas temu nawet pokazywałam wam w jednym z filmów, wydaje mi się, że to był weekend, rodzinny weekend, czy jakoś tak się film nazywał, środek tego kalendarza. I teraz pojawiła się nowa edycja, w sensie już na nowy rok. I powiem wam tak, że pierwsze co mi przyszło do głowy, jak zobaczyłam te kalendarze, one są w środku takie same. Ten papier, słuchajcie, jakościowo naprawdę jest genialny, mam wrażenie, że ten jest jeszcze gładszy niż ten poprzedni, jest cudowny, tutaj macie mniej więcej, no tu akurat jest miejsce na same notatki, nie chcę, wiecie, pokazywać swojego kalendarza w środku, natomiast pokażę wam, jak wygląda nowy, ja mam tylko do niego jedno zastrzeżenie, w ogóle okładka jest inna, bo ta jest taka bardziej miła i jak widzicie, tutaj są już pazurki bułki i on się brudzi, ja go przemywałam ściereczką mokrą i wam o tym mówiłam, natomiast w tym roku nawet sama Ola, właścicielka marki, mówi, że bez problemu tę okładkę można przemywać. Ta jest bardziej aksamitna, jeśli mogę tak powiedzieć, a ta jest bardziej błyszcząca. Jedno moje zastrzeżenie w tym roku do tych kalendarzy są paskudne kolory. Ja się śmiałam, bo my z Alice dywagowałyśmy, słuchajcie, bo Alice też jest fanką tych kalendarzy. Były paskudne kolory, był ciemny granat, który moim zdaniem jesienią i zimą będzie wyglądał na taki męski i ponury. Był kobalt, który był bardzo żarówiasty i ze mną jakoś ten kolor nie rezonuje. No i był róż. I słuchajcie, uważam, że wybrałam najmniejsze zło dla siebie. Śmiałyśmy się, że jak się nam bardzo nie spodoba, to wiecie, może leżeć otwarty cały rok. Natomiast ten kalendarz w środku dla mnie jest kompletny. Ja wam mówiłam w tamtym filmie, że ja bardzo zwracam uwagę na kalendarz. Ja bez kalendarza nie funkcjonuję, musi być papierowy, ja muszę pisać odręcznie. No i mogę wam pokazać środek tego, jak wygląda. Tutaj mamy spis treści, tematy, cele. Cudowny jest ten papier, ale wydaje mi się, że on jest troszeczkę cieńszy, jest bardzo śliski i że on będzie przebijał. No, jestem już tego pewna. Przepraszam, tutaj mamy rozpisane miesiącami, dniami. Tutaj przed każdym miesiącem te kartki są cieńsze, jestem teraz tego pewna. Natomiast są nadal miłe, tylko po prostu trzeba wybrać dobry długopis. Przed każdym miesiącem macie rozpisany rzut, który u mnie się super sprawdza, zresztą ja taki rzut na cały miesiąc mam na lodówce. Tutaj jest tak zwany nawykownik, wpisujecie sobie swoje nawyki. I coś, co ja bardzo lubię, bardzo szanuję i to się u mnie genialnie sprawdza, to jest rozkładówka na cały tydzień, rozpoczynająca się od poniedziałku. Niektórzy rozpoczynają tydzień od niedzieli, jak się okazuje po innych kalendarzach. A tutaj jest cała pusta strona. I jak to u mnie wygląda? Ja sobie tutaj zapisuję to-do list i wszystkie rzeczy, które muszę zrobić w danym tygodniu. Ewentualnie tutaj z rozbiciem na dni tygodnia wyszczególnione lub tematy filmów, lub jakieś pomysły na film, lub jakieś szczegóły, które muszę dograć. No i tutaj jeśli jakaś rzecz ma się stać danego dnia, jakiś deadline i tak dalej, wpisuję sobie to w poszczególny dzień. I tak wygląda każdy miesiąc. I tak jak wam pokazywałam w poprzednim kalendarzu,
jest ogrom, zobaczcie, miejsca na notatki. Tutaj mamy też gumkę, co jest super, w tej edycji tego nie było, nie było takiej gumki, żeby sobie spiąć cały kalendarz. Ja to bardzo lubię, dlatego że wiecie, no możecie sobie dużo kartek nawkładać. Tutaj jest jeszcze kieszeń, dość jak widzicie pokaźna, będzie widać, o widzicie? No trochę się tutaj tego zmieści. Gumka na długopis i trzy zakładki. Tutaj też były trzy w innych kolorach, z beżowym. A tutaj mamy różowy. Wizualnie ten podoba mi się o wiele bardziej. Ten, jak go dotykam, mam wrażenie, że jest lepiej okładka zrobiona. Kartki tego są trochę cieńsze, milsze, ale te kartki moim zdaniem są troszeczkę grubsze. Dobra, także to tyle ode mnie. Poczekajcie, bo aż ostrość zgubiłam. Tak wygląda mój kalendarz na nowy rok. Mam nadzieję, że nie będzie pytań, bo wiecie, że ja uwielbiam planować i czasami są pytania, dlatego ja od razu Wam pokazuję, na co się zdecydowałam. Na ten moment nie wiem, czy te kalendarze są jeszcze dostępne, bo one się wyprzedają jak świeże bułeczki. Także tyle ode mnie, słuchajcie, ja idę robić dużą kawę i siadam do tych paznokci, bo wy, nie wiem, czy tutaj aparat to pokaże. O, tutaj widać, dokąd już mi ten lakier odstaje. No i widać mój odrost, także działam z kawą i z paznokciami. Dobra, paznokcie zdjęte, wygląda jak obraz nędzy i rozpaczy, ale mam jeszcze suche skórki po acetonie. Wszystko zdjęte, zaraz ogarnę skórki i słuchajcie, mam ochotę chyba sobie zrobić frencha. I od razu Wam pokażę, czego używam do robienia frencha. To jest biały żel z semilaka. Zwykły biały żel, to nie jest żadna jakaś cudowność, coś co zrobi nam frencha, nie. Ja mam do tego taki cienki pędzelek i to jest też z semilaka pędzelek, numerek 001, on ma dosłownie tu trzy włoski. Ja mam wprawę w robieniu frencha, kiedyś frencha robiłam i sobie i koleżankom i jakoś wiecie co, nie sprawia mi to różnicy. Czy robię na prawej ręce, czy na lewej, tylko do tego potrzeba czasu. Zatem ja, słuchajcie, mam tutaj swój barłuk, idę nareszcie zrobić kawę, jak zdjęłam, wiecie, jak już mi śmierdziało acetonem, to teraz idę sobie zrobić kawę, niech mi pachnie kawą. Tutaj mam Alice, słuchajcie, to jest jakiś stary film, znaczy stary. Zaczynamy w Vlogtober. Słuchajcie, ja mam takie zaległości. Naprawdę, tak bardzo skupiłam się na tworzeniu, że konsumowanie treści trochę odeszło, ale witam serdecznie Ciebie koleżanko i no, rozpoczynam z Tobą Vlogtober. Bardzo przyjemne, luźne, takie chillowe filmiki, idealne na jesienny wieczór, także ja odpalam kawkę i maluję frencha. Z tyłu słyszycie Krzyśka, który kaszle i tak nam mija dzisiejszy wieczór. Słuchajcie, robię paznokcie, ale przypomnę Wam o tym, że jak oglądacie swego ulubionego twórcę albo macie filmik, który Wam się podoba, dajcie kciuka w górę. To naprawdę niesamowicie motywuje i wiecie, pokazuje taką interakcję, że ktoś tam jest, ktoś to ogląda, bo wyświetlenia to jedno, ale to naprawdę, to nas nic nie kosztuje i ja zawsze staram się o tym kciuku pamiętać. Jadę z następnym filmem i ze moim frenchem, Boże. Jesteśmy światowi, ponieważ Krzysiek jest chory. Tak. Próbowałam tego marcepanu, jedna ręka gotowa jest obrzydliwy. I żeby zmienić smak na coś lepszego, próbujemy po jednym ciasteczku od Anity. To będą ciasteczka na specjalne okazje. Gdzie jest taka okazja, że żyjesz pomimo tej ciężkiej choroby? Nie dasz, się, ale w życiu. No, bardzo dobrze. Może wizytę domową Ci zamówić.
Dobra, słuchajcie, ja już paznokcie mam gotowe na dwóch dłoniach. Jedna, proszę bardzo, druga. Teraz zabieram się za odpisywanie na maile, bo nawet słuchajcie, jak ma się topnął wipe, to dobrze dać mu odpocząć i dopiero później iść do jakichś innych czynności. Zatem ja siadam do komputera i do klawiatury, a my się jeszcze później złapiemy.